Witajcie ponownie, jesteśmy właśnie na stoisku fryzjerskim firmy Redken, Fifth Avenue, New York City. Jak widać, na Gamescomie również znajdują się takie wspaniałe ciekawostki. Natomiast tak naprawdę nie o tym chcieliśmy mówić. Olejmy fryzjerów, idziemy na stoisko Bandai Namco Games, czyli japońskie gry w Niemczech. Co tutaj się pokazuje? Na początku widzimy baner Pac-Man, Pac-Man Party. Pac-Man Party, czyli impreza razem z Pac-Manem na Wii. Prawdopodobnie to nie jest szlagier, który zwycięży nasze serca i portfele. Dalej mamy grę, która się nazywa Ich Eins Einfach Inverbesserlich, czyli coś świetnego i niemieckiego, to znaczy po niemiecku, nie wiemy co to za gra. O, a tutaj mamy coś prosto z naszej Polski, czyli The Witcher 2 Assassins of Kings. Jak widać, jest prezentowany na stoisku Namco Bandai. Tutaj mamy trailer na potężnym, robiącym wrażenie telewizorze. Cieszymy się, że ta gra w sumie jest tutaj promowana. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze więcej jej zobaczyć. Tutaj plakaty, które każdy sobie może wziąć z Witchera. Plakaty, jak widać, całkiem z Geraltem na... w biegu, powiedzmy, jakieś naklejeczki, które każdy może sobie zabrać. Emil, jak widać, już kradnie naklejki. Może je weźmie dla was do rozdania. Zobaczymy, tutaj Majin and the Forsaken Kingdom, czyli całkiem interesująco prezentująca się pozycja tutaj na Xboxa 360. Tą grę myślę, że też sprawdzimy, tym bardziej, że na trailerach prezentowała się całkiem interesująco. Przypominała klimatem może trochę ICO, generalnie gry ze studia ICO, także może coś z tego będzie ciekawego. Dobra, wejdźmy do środka, zobaczymy co tutaj. Tutaj jak widać mamy Enslaved, czyli grę ze studia Ninja Theory, twórców wcześniej Heavenly Sword. Gra, która się prezentuje tak jak zapewne zobaczycie na trailerach, które znajdą się na stronie niezgrani.pl. Okej. Ale to był Majin, a nie Enslaved, także Emil tutaj trochę pomylił nam ujęcia, ale to nie szkodzi. Dalej mamy Dragon Ball Raging Blast 2. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku byliśmy na prezentacji pierwszej części tej gry. Wynudziliśmy się potwornie. Teraz widać, że stoisko jest szalenie oblegane. Jest tutaj mnóstwo osób. Enslaved jest prawdopodobnie zamknięte w środku. Przejdziemy sobie, czmychniemy tak trochę bokiem. Zobaczymy co tutaj. Tutaj dalej Dragon Ball. Tu już trochę więcej osób przynajmniej się w niego bawi. Enslaved, jak widać, ma stoisko zamknięte. Możemy wejść do środka. O, są piękne panie. Są piękne panie. Poproszę Emila, żeby zrobił ujęcie na panie. Mają dziury na pupie. Prawdopodobnie jakiś pies albo coś w ten deseń dorwało je i niestety odzienie uległo zniszczeniu, ale promocja jest, jak widać, świetna. My przynajmniej daliśmy się złapać. Okej, zobaczmy co jest w środku. W środku mamy więcej Enslaved, czyli kolejna pani w skąpym odzieniu. Ta pani, widać, że przed nami ucieka. Była przed chwilą przed, była tutaj, teraz również zniknęła. Złapaliśmy ją jednak i w tym miejscu. Okej, tutaj jak widać, wiele stoisk z Enslaved. Każdy może je sprawdzić, jest sporo jeszcze wolnego miejsca. Okej, to tyle jeśli chodzi o Enslaved. Zobaczymy, czy Namco Bandai ma do zaprezentowania coś jeszcze. Uwaga, żebym się nie potknął. Okej, jesteśmy tutaj przy Xboxach 360, przy grze Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, czyli kolejna bijatyka z mangowymi postaciami. Oblegana przez, no, głównie młodszych. Prawda? Myślę, że w kolejnych dniach targów to się również nie zmieni. Okej, i tutaj ostatni fragment stoiska Namco Bandai. Dalej mamy Naruto oraz, uwaga, największy hit stoiska Namco Bandai, czyli Schlag den Rab! Niemiecka pozycja ze Stefanem Rabem. Jeśli dobrze pamiętam, jest to niemiecki prezenter, kiedyś bodajże dla Vive pracował. Nie jestem pewien, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak widać, szalenie oblegana, mnóstwo dziennikarzy z Polski, z Ameryki, z Francji, z Anglii. Wow, po prostu. No by było na tyle w zasadzie, jeśli chodzi o stoisko Namco Bandai. Jak widać, niespecjalnie jest tutaj wiele do oglądania. Jeszcze idziemy dalej. Emil mi coś pokazuje, że mam jeszcze przejść dalej. No okej, dobra. Idziemy, w takim razie nie za bardzo, już wiem o czym mam mówić. A tu są panie jeszcze, okej. Czyli Emil po raz kolejny jeszcze sfilmował panie. Dobra, to zakończymy przygodę na stoisku Bandai Namco przy paniach reklamujących grę Enslaved.
Jak widać, najciekawszym elementem tego stoiska są właśnie te dwie urocze niewiasty, które stoją za mną. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia na kolejnych stoiskach. Cześć!